Szanowni Państwo, przed dzisiejszym spotkaniem, w czasie rozmowy telefonicznej z panem profesorem Filarem, uzgodniliśmy, że po jego wystąpieniu będzie wystąpienie dotyczące właśnie twórców 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty. To będzie tylko kilka sylwetek, bowiem w tak krótkim czasie jest trudno przedstawić twarze, czy wspomnieć, nawet wymienić z imienia i nazwiska tych, myślę, około 8 tysięcy ludzi, którzy przewinęli się przez całą dywizję. Dzisiejsze swoje wystąpienie chciałbym też potraktować trochę inaczej. Ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że nie będę mówił o przebytych kilometrach, o stoczonych bitwach, o zadanych stratach wrogom, a chciałbym się skupić na wątku związany z organizacją, a więc na bazie tych osób, o których za chwilę będę mówił, chcę pokazać, że 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej jest, czy była, jednostką zaplanowaną, zorganizowaną, a więc przykładem tego, co w potocznym słowa znaczeniu mówi się o dobrej robocie. Proszę następny slajd. Stąd też jako motto swojego wystąpienia chcę przytoczyć słowa profesora Tadeusza Kotarbińskiego, który mówił, że do tego, by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i stare głowy. Można to troszeczkę zmienić, aby zrobić to, czym była 27. Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej. Potrzebni byli młodzi ludzie, którzy silną ręką trzymali za broń i mądrzy dowódcy, którzy nimi kierowali. Nim przejdę do omawiania tych dowódców, chciałbym przybliżyć na początku warunki, w jakich tworzyła się 27. Wołyńska Dywizja, bo to są specyficzne warunki. Trudno je porównywać do innych rejonów II Rzeczpospolitej. W mojej opowieści będzie wszystko. Będą bohaterowie i zdrajcy. Będą ludzie, którzy wykazali się olbrzymim hartem ducha i będą ci, którym tego ducha nie stało. Ale myślę, że nie możemy ich, tych przynajmniej ostatnich, surowo oceniać, biorąc pod uwagę, w jakich warunkach musieli działać. Proszę następny slajd. Na chwilę cofniemy się do 1939 roku, do tego feralnego września i tego, co się stało po 17 września 1939 roku. Wołyń, jak wiadomo, znalazł się w radzieckiej strefie okupacyjnej, a tam nowe władze w sposób bezwzględny przystąpiły do likwidacji wszystkiego tego, co do tej pory było, a więc całego systemu ekonomicznego, społecznego. I oczywiście, jak już częściowo wspomniał pan profesor, sięgnięto do tradycyjnych metod opartych na terrorze. I w stosunku do ludności Wołynia, tak jak do całych kresów, zastosowano trzy takie podstawowe metody. Proszę następny slajd. Po pierwsze, indywidualne aresztowania, które objęły, jak wiadomo, znaczną część polskiej inteligencji. To posłowie, senatorowie, wojskowi, policjanci, urzędnicy, ale również ci, którzy odmówili przyjęcia paszportów radzieckich. A nawet taka grupa, jak ją określano, tak zwani spekulanci, a więc ci, którzy przechodzili przez granicę. Szacuje się, że aresztowanych w tych pierwszych indywidualnych aresztowaniach było około 10 tysięcy osób. Oni już wiosną 1940 roku zostali praktycznie wszyscy zlikwidowani, rozstrzelani, zamordowani. I druga, mam nadzieję, dla części z Państwa powszechnie wiadoma metoda, to deportacje.
Według danych jednostek kolejowych NKWD z Wołynia w tych wielkich czterech falach wywieziono 37 382 ludzi. Ale to nie wszyscy, bowiem te dane dotyczą tylko i wyłącznie ludzi, którzy zostali wywiezieni w tych czterech falach. Trzeba też oddać, że nie wszyscy z nich byli Polakami. Część z nich była to ludzie narodowości żydowskiej i część, szczególnie w trzeciej i w czwartej fali, ukraiński. I trzeci, proszę następny slajd, trzecia metoda, o której często się zapomina, a więc masowy pobór do wojsk, przeprowadzony jesienią 40 roku i wiosną 41 roku. Szacuje się, bo danych szczegółowych w tej chwili nie ma. Jest to temat jeden z mało znanych i opracowanych w naszej historiografii, że spośród wszystkich tych, którzy stanęli do poboru, 70% zostało wcielonych do roboczej chrześcijańskiej armii. Ale wkrótce oni opuścili szeregi wojska i zostali skierowani do batalionów roboczych. Proszę następny slajd. To nie jest tak, że Polacy się zgodzili. Mamy już dzisiaj większą wiedzę niż kiedyś o różnego rodzaju formach oporu ludności, która już jesienią 1939 roku zaczęła się organizować w Włodzimierzu Wołyńskim, w Łódzku, w Równym. Co ciekawe, dzięki ujawnionym materiałom NKWD poznajemy ich nazwiska. Poznajemy ich nazwy tych organizacji. To nie są wszystkie. Ja tylko sygnalizuję pewien problem i wymieniam niektóre. Proszę dalej. I oczywiście, kiedy w kraju zaczęło się tworzyć centralnie kierowane zbrojne podziemie, próbowano na terenie Wołynia stworzyć struktury podziemne. Jako pierwsi i nie jedyni ruszyli konspiratorzy z Lwowa i udało się stworzyć zręby takiej organizacji. Ale niestety w marcu i w kwietniu 40 roku 14 zaprzysiężonych członków kierownictwa ZWZ zostało aresztowanych. W tym również trzeba wymienić te nazwiska, trzeba o nich mówić. Porucznik rezerwy Kazimierz Jóźwiński, pseudonim Blaks. On został aresztowany w marcu. W styczniu 1941 roku w sądzie obwodowym w Równym odbył się proces. Wyrok, kara śmierci. Wyrok został wykonany 10 czerwca 1941 roku. Proszę dalej. Również kierownictwo ruchu oporu z Warszawy wysłało swojego człowieka. Był nim pułkownik dyplomowany Tadeusz Majewski, pseudonim Szmigiel Maj. On z upoważnienia Komendy Głównej ZWZ przystąpił do tworzenia organizacji podziemnej. I znowu, dość szybko nastąpiły aresztowania. 31 maja został aresztowany pułkownik Majewski, a zaraz za nim 81 członków organizacji. Aresztowany, wyrok, kara śmierci, wykonany w czerwcu 1941 roku. I tu jest ten smutny wątek, bowiem kiedy aresztowano pułkownika Majewskiego, nikt nie wiedział, że przyczyną tego aresztowania był podporucznik Bolesław Zymon, pseudonim Bolesław Waldy Wołyński, który wydał i który współpracował z organami NKWD. On nie tylko wydał Majewskiego, on wydał również
Okulickiego generała. Paradoksem jest to, że w tej strukturze pełni on funkcję szefa sztabu i to on przywiózł do Warszawy wiadomość o aresztowaniu Majewskiego. I generał Rowecki powierzył właśnie Waldy Wołyńskiemu zadanie organizacji ZWZ na Wołyniu. Proszę następny. Stąd też nie należy się dziwić, że w kwietniu 1941 roku komendant główny Związku z Walki Zbrojnej pisał w meldunku organizacyjnym. Praca organizacyjna na Wołyniu ogranicza się do pewnych kontaktów między pojedynczymi ludźmi i wędrującymi nimi emisariuszy. Nie ma stamtąd żadnych dokładnych wiadomości. Proszę dalej. Sytuacja się zmieniła z chwilą wybuchu wojny radziecko-niemieckiej. Stworzyły się nieco korzystniejsze warunki. Jednego okupanta zamienił kolejny. Tych Ukraińców, którzy wywieszali czerwone flagi, zamienili ci, którzy wywieszają i wywieszali flagi czerwono-czarne, a Polacy zostali. Stąd też pierwszym odruchem władz w Londynie i władz konspiracyjnych było skierowanie emisariuszy. Emisariuszy na Wołyń, proszę dalej, aby zorientowali się, kto tam jeszcze został, kto może podjąć walkę z okupantem. Skierowano również oficerów, którzy rozwinęli działalność wywiadowczą. I powstała taka organizacja pod kryptonimem WW Wschód Wołyń, którą kierował późniejszy pułkownik Józef Roman, Styrski, tak jest. Proszę dalej. W lipcu i w sierpniu 1941 roku podjęto decyzję o stworzeniu na terenie Wołynia, objęcia Wołyniem działalnością dywersyjno-sabotażową pod kryptonimem Wachlarz. Wołyń był bazą do przeprowadzenia akcji Wachlarza odcinka drugiego, którym kierował początkowo porucznik Jan Piwnik, pseudonim Donat Ponury, a z chwilą zagrożenia jego aresztowaniem kierowanie przejął porucznik Tadeusz Klimkowski, pseudonim Klon. Zapamiętajmy to nazwisko, ja jeszcze do niego wrócę. Proszę dalej. Również w lutym 1942 roku komendant główny Armii Krajowej decyduje się o wysłaniu grupy 6 oficerów, którym kieruje major Brunon Rolke, pseudonim Aspik. Aspik, syn, albo przepraszam, wnuk powstańca styczniowego, oficer armii Hallera, który służył przed wybuchem II wojny światowej na terenie Wołynia, nie wytrzymał presji. Opuścił Wołyń, czuł się zagrożony i kierownictwo tworzącej się organizacji przekazał dla podporucznika Józefa Guźniczaka pseudonim Fiedia. Proszę dalej. Ale po wyjeździe Aspik uderzyli Niemcy. Zatrzymali szefa wywiadu, który w trakcie brutalnego przesłuchania się załamał. Wydał kolegów, posypały się kolejne aresztowania, 30 członków tej organizacji zostało aresztowanych, w tym również jej pełniący obowiązki dowódca. Jak widzicie Państwo, sytuacja jest nad wyraz trudna, nad wyraz ciężka. Jest wrzesień 1942 roku, a na Wołyniu
nie ma centralnie kierowanych struktur państwa podziemnego, wojskowych, a cywilne dopiero się tworzą. Proszę dalej. I w tych niezwykle trudnych warunkach zostaje wyznaczony jako komendant okręgu podpułkownik Kazimierz Bombiński, wówczas posługujący się pseudonimami Marcin Krzysztof. On wiedział, co się stało z jego poprzednikami. Wiedział, że może nie wyjść z tych cało. Kim był? Proszę dalej. Podpułkownik, a po przybyciu na Wołyń pułkownik Kazimierz Bombiński urodził się na przełomie wieków w 1896 roku. Był żołnierzem 5. Pułku Piechoty Legionów, później w szeregach POW na terenie województwa lubelskiego, a później pełnił służbę na różnych stanowiskach, aby w 1938 roku objąć dowództwo 5. Pułku Piechoty Legionów, 1. Dywizji Piechoty Legionów. Brał udział w kampanii wrześniowej. Jako dowódca tego pułku został kontuzjowany, trafił do niewoli, zbiegł, trafił powtórnie do niewoli, znowu zbiegł i jesienią 1932 roku zameldował się w Warszawie. Został wciągnięty do pracy konspiracyjnej w Służbie Zwycięstwa Polski w Komendzie Głównej, w Dowództwie Głównym, a później w Związku Walki Zbrojnej. Pełnił tam funkcję szefa Wydziału Piechoty i Wyszkolenia Oddziału 3 Sztabu Głównego Komendy ZWZ AK. Warszawscy kombatanci, szczególnie ci z pułku Baszta, mogli mieć z nim do czynienia, bowiem on na bazie pułku Baszta prowadził między innymi pierwsze kursy podoficerskie. Ale po aresztowaniu pułkownika Albrechta był spalony w Warszawie. Proszę dalej. Stąd też podjęto decyzję, aby nowe kierownictwo okręgu tworzyć w postaci na bazie 3 grup ludzi. Pierwsza to jest grupa przygotowana w Generalnej Guberni. W jej skład weszli oficerowie funkcyjni, cichociemni, a więc skoczkowie spadochronowi oraz ci oficerowie, którzy byli już spaleni albo w Warszawie, albo w innych regionach naszego kraju. Druga grupa to są żołnierze ze zlikwidowanego odcinka 2 wachlarza. No i trzecia sprawa to są mieszkańcy Wołynia, którzy nie stracili ducha oporu i patriotyzmu. Kto podjął to wyzwanie obok komendanta? Proszę dalej. Jako szef sztabu został skierowany major Antoni Żochowski, pseudonim Toll. Dziś, przykro mi to mówić, ale postać zapomniana nawet przez niektórych wołyniaków, bowiem miał to nieszczęście, że w lipcu 1943 roku zachorował i zmarł. Ale to on jako szef sztabu tworzył okręg wołyński. W najtrudniejszym momencie od zera. Proszę dalej. Kolejna postać, równie, tragiczna w pewien sposób, major Stanisław Maciej Piaszczyński, Bohun Włodzimierz Bogusz Pogrom, oficer Służby Stałej Artylerii, uczestnik kampanii wrześniowej, a następnie związany z Narodową Organizacją Wojskową, która w połowie 1942 roku weszła w skład Armii Krajowej. On został wyznaczony na szefa oddziału, który zajmował się wywiadem i kontrwywiadem. I on po śmierci Tola przejął obowiązki szefa sztabu.
w tym bardzo trudnym momencie, kiedy trzeba było przygotowywać okręg do akcji Burza. A później służył w szeregach 27. Dywizji, zajmując różne stanowiska. Jego tragiczność losów polega na tym, że po rozwiązaniu 27. Wołyńskiej Dywizji został aresztowany w Lublinie. I rozpoczęła się jego droga, albo bym powiedział Golgota, bowiem z więzienia NKWD w Lublinie spędził następne miesiące w obozie w Charkowie, w Riazaniu, Czerepawcu, Gryazowcu, Bogorodzkoje, aby dopiero w listopadzie 1947 roku wrócić do Polski. Wkrótce po tym zmarł. Kolejny oficer, o którym chciałbym powiedzieć, to zastępca Piaszczyńskiego, kapitan Kazimierz Żeniak, pseudonim Garda Józef Leoniak Kaiser, oficer artylerii, który musiał w momencie, kiedy jego szef został szefem sztabu, przejąć obowiązki związane z prowadzeniem działalności wywiadowczej i kontrwywiadowczej. A później w strukturach dywizji, jak pamiętają i wiedzą właśnie żołnierze 27, zginął 27 maja 1944 roku w trakcie przeprawy przez Prypeć. I kolejna postać, tym razem kobieta, kapitan Wojskowej Służby Kobiet, Adelaida Połońska, pseudonim Ada Bożena. Ona jako młoda dziewczyna uczestniczyła w obronie Warszawy w 1939 roku. Później w strukturach podziemnych, między innymi łączniczka w oddziale trzecim sztabu Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej. Ona przyszła razem z pułkownikiem Bombińskim, swoim szefem. Co się z nią później stało? Otóż po opuszczeniu szeregów dywizji w lutym 1944 roku wyjechała do Warszawy i tam została wciągnięta w struktury organizacji NIE, o której wspominał również pan profesor. Aresztowana w grudniu 1947 roku przez Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego, skazana na 5 lat więzienia. Wyrok odbywała od 1947 do 1952 roku w więzieniu dla kobiet na Fordonie. Wyszła z tego więzienia zdruzgotana pod względem zdrowia. Nigdy już praktycznie nie osiągnęła zdrowia. Żyła w Poznaniu i tam umarła w 1995 roku. Proszę dalej. Kolejna wielka postać, a mianowicie kapitan, a później mianowany do stopnia majora, Jan Szatowski, pseudonim Kowal Zagończyk. Oficer piechoty, który służył w 5. Pułku Piechoty Legionów razem z pułkownikiem Bombińskim, trafił do szpitala w czasie kampanii wrześniowej, a stamtąd do Oflagów, skąd 24 grudnia, w dzień Wigilii 1942 roku, wraz z dwoma oficerami zbiegł. Szczęśliwie zbiegł, przez Poznań dostał się do Warszawy w styczniu 1943 roku. A w marcu, dwa miesiące później, był już na Wołyniu. Został inspektorem Inspektoratu Rejonowego Kowel. On przyprowadził ze swojego inspektoratu 3000 żołnierzy.
a później dowódca zgrupowania pułkowego Gromada, dowódca 50. Pułku Piechoty, ale również od kwietnia do 3 maja dowódca 27. Dywizji Piechoty. Po rozbrojeniu uniknął aresztowania i włączył się w działalność podziemną. Między innymi był inspektoratem rejonowym, a następnie zastępcą komendanta okręgu lubelskiego WiN-u. Aresztowany w 1947 roku, wyrok kara śmierci. Zamieniona na 7 lat więzienia, które odbył w centralnym więzieniu w Rawiczu i we Wronkach. W 1954 roku zamieszkał w Janowcu Wielkopolskim, gdzie prowadził życie, prowadził gospodarstwo rolno-warzywne, był skryty, zamknięty w sobie i zmarł w 1988 roku. Kolejny oficer, też z 5. Pułku, który po kampanii wrześniowej trafił do Wilna, tam był szefem Kedywu, ale w wyniku zagrożenia aresztowaniem został przerzucony do Warszawy, a stamtąd skierowany na Wołyń, gdzie był inspektoratem rejonowego Łódzk. Jego droga tu jest króciutko zaznaczona. Ja nie będę jej mówił, chcę natomiast Państwu coś, wydaje mi się, ważnego powiedzieć. Otóż jak widać tutaj z tego slajdu, on nie dotarł do zgrupowania 27. Po drodze został aresztowany przez Rosjan. Sąd w Kijowie, wyrok, kara śmierci, zamieniona później na 12 lat gułagu. On odpracował to, a po powrocie do kraju został nauczycielem w szkole rolniczej w Bobowiecku. Dzisiaj jest to zespół szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Zesłańców Sybiru w Bobowiecku. Dlaczego o tym mówię? Bo przygotowując się do dzisiejszego spotkania, znalazłem pewien tekst, króciutki, który zaraz chwilę odczytam, jednego z jego uczniów. A brzmi on następująco. Pamiętam początek października 1958 roku, kiedy zobaczyliśmy 43-letniego, mocno pochylonego mężczyznę, który pojawił się w naszej szkole. Po szkole rozeszło się, że wrócił z Syberii. Przez wiele lat nie mieliśmy pojęcia, dlaczego tam trafił, gdzie był, co robił. Zawodowy oficer Wojska Polskiego w 1936 roku otrzymał patent na stopień podporucznika z podpisem profesora Mościckiego. Uczestnik kilku bitew z Niemcami w 1939 roku, inspektor Armii Krajowej w Łódzku, aresztowany przez NKWD wraz ze sztabem inspektoratu, skazany na karę śmierci. Taczka, która zdeformowała kręgosłup, była jego przekleństwem na resztę życia. Jako ekstern ukończył w 1968 roku slawistykę o specjalności język rosyjski na Uniwersytecie Jagiellońskim z wyróżnieniem. Tak go zapamiętali uczniowie. Proszę dalej. Ja już wspomniałem o cichociemnym Tadeuszu Marianie Klimowskim, pseudonim Klon Ostoja. Oficer Straży Granicznej. Była taka przed wojną formacja, która zajmowała się z ochroną granicy zachodniej i południowej. Na wschodzie, jak wiadomo, był KOP. Cichociemny, komendant drugiego odcinka, inspektor rejonowy w Równym. Zagrożony aresztowaniem zameldował się w Kowlu i tam przejął obowiązki oficera operacyjnego. Dla tych, którzy nie byli w wojsku, wyjaśnię, że oficer operacyjny to jest mózg. To jest ten człowiek, który rozpisuje na nuty wszystko to, o czym zdecyduje komendant czy dowódca. A więc człowiek, który położył niepośrednie zasługi na to, że została utworzona 27. Dywizja.
Po jej utworzeniu zajmował różne stanowiska, w tym również szefa sztabu. Po rozbrojeniu szczęśliwie uniknął aresztowania, był w tym czasie w Warszawie na leczeniu i tam zastał go wybuch Powstania Warszawskiego. Nie mając żadnego przydziału, jako szeregowy żołnierz dołączył do powstańców i tam pełnił funkcję zastępcy dowódcy batalionu Iwo, a później dowódcy bataliona Stoja. Stąd go warszawiacy pewnie znają. Później jeniec z obozu jenieckiego od 1945 roku w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie ukończył 6. kurs Wyższej Szkoły Wojskowej, a później prezes Zarządu Głównego Koła Byłych Żołnierzy Armii Krajowej w latach 1947-1948, a od 1966 roku wiceprzewodniczący Rady Studium Polski Podziemnej w Londynie. Zmarł w 1981 roku. I ostatnia osoba, którą chciałbym tutaj zaprezentować, to jest kapitan Jan Józefczak, pseudonim Dziadek Leśny Chruby. Oficer artylerii, inspektor rejonowy w Dubnie, a później kwatermistrz zgrupowania Gromada, dowódca 2 Batalionu 43. Pułku. Niestety po rozbrojeniu dywizji aresztowany i popełnił samobójstwo, wyskakując z okna w maju 1945 roku. I na Rakowieckiej, w Warszawie. Proszę następny slajd. I ci ludzie stworzyli ten okręg. Ci ludzie kierowali w sposób zorganizowany i przemyślany strukturami wojskowymi na Wołyniu. Proszę dalej. Ale najważniejszym zadaniem dla nich było przygotowanie się do działań zbrojnych przeciwko Niemcom w końcowym okresie wojny. Co to znaczy przygotowanie? A więc to jest wybranie rejonu, gdzie należy skoncentrować siły. W ten rejon należy skierować wszystkie posiadane zapasy. Amunicji, żywności, środków opatrunkowych, leków, tego co jest w posiadaniu okręgu. To jest również założenie i przygotowanie tam w tym rejonie warsztatów krawieckich, szewskich, przygotowanie obiektu do szpitalnych, a więc to jest olbrzymia praca. Przypominam, że niestety nic nie można zrobić poprzez kurierów, tak jak dzisiaj, czy zamówić tir, który weźmie nam to przewiezie. To trzeba przewozić w sposób ukryty, furmankami, w sposób niepostrzeżony dla okupanta. To jest również przeprowadzenie koncentracji. Dzisiaj posługujemy się telefonami komórkowymi, internetem, a trzeba doprowadzić rozkazy do wszystkich dowódców, żeby na określony sygnał przybyli w określone miejsce. No i oczywiście wykonanie zadań całością. Musimy o tym wspomnieć. Proszę następny slajd, bowiem to nie odbywa się tylko z zagrożenia jednego wroga. Jest rok 43. Idą mordy, rzezie i dramatyczne pytanie, co robić? Dowódca ma swoich przełożonych i nie może podjąć decyzji o skierowaniu wszystkich sił do obrony tych ludzi. On musi dostać na to zgodę Warszawy. I taka zgoda przychodzi, późno przychodzi, za późno, ale to właśnie w wyniku tego powstaje tych 9 oddziałów partyzanckich. Ponad 1000 ludzi, którzy wspierają samoobronę, ale nie tylko wspierają w ten sposób. Chcę tylko przypomnieć, Bombiński z kasy okręgu na pomoc dla
ludzi wydał 25 tysięcy rajsmarek. Skierował oficerów do szkolenia tej samoobrony. Udzielał im pomocy wywiadowczej. Tak jak to było można zrobić. Stąd też trzeba to też powiedzieć, że siły okręgu były częściowo zdekonspirowane. Już wyszły częściowo w pole. Proszę dalej. Ale prace musiały trwać, stąd też jesienią zostały one zakończone. Zdecydowano się dywizję zgromadzić w zachodniej części okręgu, powierzając główne zadanie właśnie dla inspektoratów w Kowlu i w Łódzku. Pozostałe miały wykonywać zadania pomocnicze. Proszę dalej. I właśnie na podstawie informacji spływających z terenu o tym, że Rosjanie przekroczyli granicę, że Niemcy szykują się do ewakuacji Kowla. Wieczorem pada rozkaz do koncentracji. I ten rozkaz wydaje nie kto inny, ale komendant okręgu, pułkownik Bombiński. Proszę dalej. Plany były trochę nazbyt optymistyczne. Kiedy przyszło do realizacji, pojawiły się problemy, kłopoty, które zawsze występują w tak skomplikowanym przedsięwzięciu. Stąd też 28 stycznia 1944 roku w trakcie odprawy w Suszybabie pułkownik Kazimierz Bombiński podejmuje decyzję o utworzeniu 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty. Wtedy jeszcze nie nazywano ją Wołyńską, nie nazywano jej Armią Krajowej. Była to zwykła 27 Dywizja Piechoty. Trochę w innej strukturze niż ta przedwojenna, ale ona powstała. Proszę dalej. Powstała i poszła, o czym mówił profesor Filar, na tułaczkę, podjęła bój. Proszę dalej. Stąd też, oddając hołd dzisiejszym żyjącym żołnierzom dywizji i tym, których już nie ma, pamiętajmy jednak o twórcach, o tych, którzy czasami rozpływają się gdzieś w mgle, których nazwiska nie zawsze są znane i pamiętane. I na koniec jestem jeszcze zobowiązany Państwu powiedzieć, co się stało z głównym bohaterem, a więc pułkownikiem Kazimierzem Bombińskim. Otóż w lutym 1944 roku zostaje on odwołany w bardzo dramatycznych sytuacji do Warszawy. Tam początkowo jest inspektoratem w Komendzie Głównej Armii Krajowej i później zostaje skierowany jako drugi zastępca komendanta generała Fieldorfa do organizacji NIE. Panie profesorze, on jest przeciwny rozwiązaniu NIE. Uważa, że to ta organizacja miała możliwość funkcjonowania, że te aresztowania i nawet ci agenci nie przeniknęli nazbyt głęboko do struktur NIE. Jednak kiedy zapada decyzja o jej rozwiązaniu, on się podporządkowuje. 2 listopada 1945 roku w trakcie przygotowania do wyjazdu na zachód zostaje aresztowany w Kotle. Udaje mu się jednak zwieść oficerów śledczych na tyle, że wyrok, który zapada 6 lat więzienia, powszechnie odbierany jest za niewielki. Zwolniony w 1947 roku w wyniku amnestii. Długo, jak widzicie Państwo, nie cieszył się wolnością. Bowiem już w grudniu został ponownie aresztowany w tym przez Główny Zarząd Informacji Wojska Polskiego. Wyrok już nie jest taki łagodny. 10 lat. Wyrok odbywa we Wronkach. W 1953 roku zostaje zwolniony w wyniku amnestii. Proszę dalej.
Nie mając możliwości zamieszkania w Warszawie, zatrzymuje się u znajomych w Szczecinku, tam pracuje, zostaje zrehabilitowany. Jednak trudy pobytu w więzieniu dają o sobie, jest schorowany, nie może pracować. Zmarł w 1970 roku w Szczecinku. Jest pochowany w Warszawie na Powązkach. Proszę następny slajd. Dziękuję za uwagę.